are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z najbardziej serdecznie w kolejnym odcinku Zagramy w Just Cause 3, w którym to wykonamy misję Skok. I kto wie, może jeszcze tą jedną fabułę. Texas, you're the eyes and ears. Monitor the Black Hand comms. We'll need fresh intel to keep Rodriguez one step ahead of them. Luch, you're on boat support duty. Make sure Rico can sneak in and that we can all get out. I'm the brains, clearly. And Rodriguez, you're on point. We'll support you however we can, but if you die in there, you die alone. Just so we're clear. So I sneak in, power down the atmospheric modulator, get the Eden spark, and get out. And once the zapper's down, Sheldon, Luch, and I will get the Bavarium devices. We jump back on the boat, meet up back here, high five, and split the loot. I don't think I need to tell you that this is our only shot. If any of us messes up, that's it. Are we all clear on what everyone's job is? I don't remember who put you in charge, Stockholm. But yeah, let's get this sumbitch over with. It's never going to work, but why not? Let's synchronize our watches. Meet here at 2200 hours. Let's go pull a heist. Czy co ona powiedziała? 2200 hours? What? Czy co? Czy ja coś źle zrozumiałem, ale nie, no słyszałem 2200. Okej. Okay. Zadokuj przeogończy. Dobra. Czekaj, czy to się uda. Guys? Just tell him you're on a code fuchsia supply run. I heard that from him once. This is Trojan Seahorse. Code fuchsia supply run. Request authorization to dock at Stingray. Roger that. Trojan Seahorse, code fuchsia approved. Please proceed to dock one. Agent has stolen military vehicle. Co? Ej, no co? Jak nakryty? No patrz, jak pływasz, debilu, a nie mi się wpierdalasz pod łódź. A potem płaczesz, że ktoś ukradł wam łódkę. No co za skam? Sami gościu tu wpłynął. This is Stingray Command. We have you on our radar now. Identify yourself immediately. Guys? Just tell him you're on a code fuchsia supply run. I heard that from him once. This is Trojan Seahorse. Code fuchsia supply run. Request authorization to dock at Stingray. Roger that. Trojan Seahorse, code fuchsia approved. Please proceed to dock one. On a personal note, I just want to thank you for this delivery. With nothing but Eden Lab reports to read around here, I've been bored stiff. Don't worry. So, Luch, the generator exploded. In Russia, is that a good sign or a bad sign? Luch talking. Not good sign. Very not good. Ah, damn it! Okej, okay, o co kaman? Czemu właśnie tak nagle naelektryzował łódkę? Ach, that burns! Rico! Rico, are you okay? Stockholm, I hope for your sake he didn't kick the bucket in there because of your stupid heist! Copy, I'm fine. So much for the plan. Then we move on to plan B. There's a moon pool access point close to your location. Swim under the base ahead of you, and you should find it. Ja to już widziałem wcześniej, ale... Dalej nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, dlaczego naelektryzowało nam łódź.
I'm inside. It looks pretty messed up in here. The disaster must have done massive damage. Don't forget about those Eden security credentials we stole from that Black Hand officer, Sunshine. That should allow you to unlock all the doors in the facility. Looks like this door is out of commission. Co ty nie powiesz? Ej, chyba, że teraz coś kliknę. To się teraz otworzy. Mogę jakoś zejść na dół? Nie bardzo widzę. Ale mamy kolejne nagranie. Our cover wasn't blown. That's why it was a good plan. Okay, tu jeszcze jest na dole jedna. No i tyle z przykrywki. Granado. Już? Spokój. Dobra. Które mam te zapegować, żebym mógł otworzyć drzwi? O, kolejne nagranie. A ty tu skąd? Won! On he! Come on. O Jezu, to po prostu w pyski wbiłem! Ohoho! Przecież to jest momentalna śmierć na miejscu. Czy nie powiecie mi, że on kurde przeżył taki strzał? No nie ma bata. No i kurde. Tam na górze, ale tam na górę nie wejdę. Może jest jakiś dziura, no ale nie widzę. Jeżeli to możemy tu się chyba. What a mess. Maybe this door just needs a little help. Jak? Co? Jak wrogi śmigłowiec zniszczony? Od czego? Ja tutaj trzeba pomocy, czyli tutaj muszę. Znaczy wróć, wyłącz, włok muszę otworzyć. O, martwy ziomek, tak totalnie przypadkowo, nie? That doesn't look good. Better shut it off. Lepszy sposób, co nie? Cię tu nie zapadł. A ładnie. Rakietnica, lubię to. Aczkolwiek mój granatnik lubi was jeszcze bardziej. Brutal! Ale gdzieś tam na górze jest. No, nie. Can't get in this way. Kurde, tak jak w Batmanie, tak się wiecie, podciągnę nagle przez kurde pół klatki, no ale niestety nie tym razem.
Tutaj się musiałem zadowolić z małymi schodami. This must be the place. Było dziwne. Found the main chamber. This is your big moment, Rodriguez. Do you see where the core of this tower is? Yeah, the lightning bolts and dead bodies make it kinda hard to miss. Find a control panel of some kind and input those Eden data modules from the satellite station. If all goes according to plan, they should override the security and shut down the zapper. Ej, to się nazywa hybrydowe granie. Celuję za myszką, a chodzę na padzie. Można? Można! Okej, tam pod spodem mamy. Ale to chyba nie jest to, który, za którym tak się uganiałem teraz przez dłuższą chwilę. To jest jakieś po prostu, które tutaj jest zostawione. To jest strasznie dużo tych nagrań. Ile? Dwa? Dwa praktycznie obok siebie są. Dobra, tutaj. Najpierw tu. Tu. Co teraz? That did it. There she is, at last. The Eden Spark. Podnieś zamiast specjala. Time to go outside and see what this device can do. O kurde, ej, tu nie ma amunicji? To się stało z siebie to podużywać? I am now the proud owner of the only Eden Spark in existence. Copy that, Rodriguez. We're already on our way to the targets. I'll meet you guys outside. We need to vanish as soon as possible. Good job, Rico. It's our turn now. Loot stalking. You open path, we take loot. Let's go. Ha, sam se muszę otworzyć. Okay. Dobra, sobie mogłem... Właśnie, nie wiem, jak ja przeoczyłem w ogóle ten komputerek. Dobra, szybki czek, ja jestem gdzie? Tutaj? Dobra. Przede wiatrak może akurat sobie odkryję jakieś te nagrania. Okej, okay, to było teraz dziwne. Ale jestem blisko jakiegoś nagrania. Albo jest pode mną, albo jest, kurde, za tymi drzwiami. Znaczy, nie mogę ich tak po prostu otworzyć, nie? No nie. Niestety nie. A szkoda. I za ten multi-zaczep jest zajebisty. Operation, grab the loot and get the hell out is underway. Rico, keep watch and stand ready. Sheldon, Luch, we take care of the Bavarium. O, może gdzieś tu jest. Na zewnątrz, tak dla odmiany. Moscow, Stockholm, Houston. We have a problem. A big problem. You think? How did they find out about us? Rodriguez, we're gonna need your help here. Cover us. Don't okay. worry, I got your back. Black Hand, meet Sparky. Dokładnie. Czołem, panowie. Princess, I'm just a little busy with this goddamn door here. I'm already loading crates on. I'm in. Jak moc w girsach! Sweet mother, that is a lot of Bavarium. I'll just drop this here. Ah, horseshit. Damn it. Jakie to zajebiste. Alright, that's coming out of your cut. Strzelam pierunem prosto z niebios. Jak ja to lubię! Dajesz, bit wody. Dociągamy się szybciutko. Na górę. Good, haul it, get moving.
strzeli. Dobra, dawaj. Good talking. I'm all done. I'll come help you, Annika. Zniszczy ten śmigłowiec używając iskry. Dobra, załatwione. Suki, to jest zajebiste! To się ładuje bardzo strasznie szybko się to ładuje. Obroń ogończę. Ja nie bronię. Ja tu sieję zamęt spustoszenie rozpierdol. Can we count on you, Rico? I got your back, guys. Charge. On here, target got me. Dawaj. Nieporównywalny z niczym innym. No dobra, poznaję tę iskierkę. Shit, Rico, we're taking fire, do something! Już robię! To jedno zagrożenie z głowy. Teraz tutaj tak fajnie podlecieć. Cyk, złapie się. No złap się, złap się, złap się. Kurde, poza mańcem. Z tym minimalnie poza zasięgiem. O. Raz. Hop. I hop. Po co ci Peru czy inny Zeus, jak masz iskierkę Edenu? Hell yeah! You guys go ahead, I'll cover you. Dobra, gdzie mam iść? Tam gdzieś. Dobra, to jazda. Ciekawe mnie, na czym będzie polegało to wyzwanie z Bawarem, nie? Kurde, nie to! Ja do Luchadora spykuję i... Co teraz? Woohoo! Looks like we did it, boys! Portable Bavarium shields for everyone! Who's got the bubbly? Yee-hoo! O Jezu, nie! Jak ja nienawidzę misji eskortowych! Idzie dobrze. Nie ma za dużo ludności wrogiej.
gdzie mam ich eskortować? Mamy jakiś punkt, gdzie mamy iść? Po prostu musimy wylecieć poza ten obszar. Wylecieć oczywiście przez słowo, co mamy. Wait, wait. I spot choppers, boats, lots of them. It's the whole Black Hand fleet. You jinxed it, Shepard. Sheldon, po co żeś mordę otwierał? You said they were supposed to be on their way to South America or somewhere. Nice intel. They were supposed to. How the hell should I know? Shit. What do we do now? Much talking. Not to worry. I have extra plans. I knew your plans A, B, and C would fail. Luch talking. I have Rebel fleet on its way for us. We should be fine. Nice. And Luch saves the day. Who would have known? I got this with the Rebels. You guys get the Bavarium to safety. Things are going to get fairly explosive around here. Gotcha, Rodriguez. See you soon. And congrats, Luch. Well played. Że powiedziałem. You're washed out. Tam? Panie zastępujki, dlaczego ty się zaraz zrobił bombowo? Bo rebelianci będą strzelali tymi rakietami? Lecimy teraz jeszcze po tych, no i już będzie chyba koniec. Tylko jak na złość się nie liczą i teraz do wysłania, kurde, rozwalę te śmigłowce, nie? You guys aren't going anywhere. Let that sink. Luchadora! Dobra, halo? Pod wodą jestem. Już nie. To będzie ostatni, czy jeszcze ktoś? Mr. Texas, Miss Sweden and Mr. Vodka. This is Mr. Medici. We made it. Between the Luchador, Sparky, and all the rebels, we kicked some ass. I think we're clear. We had to split up with the others to lose some heat. Everyone, let's meet up at the rendezvous point. Okay. W tym witalnym momencie, kurde, się ewakuowałem z tego Luchadora. Mam tam dotrzeć. Okay. Czy jest opcja, aby użyć fast travela? Proszę, powiedzcie, że jest. Niestety nie. Dobra, no to Luchador w takim razie po raz kolejny zostanie przeze mnie przywołany. Bo mogę za free! I przede wszystkim bez żadnych tych. Czyli nie dość, że za darmo, to jeszcze bez tego. Bez czasu oczekiwania, aż właśnie będzie dostępny. A to dzięki wyzwaniom właśnie. No właśnie nie wiem, który byłby lepszy. Chyba Luchador mi się podaje. Chyba Luchador. Potem mogę gazować cały czas. Wiadomo jednak, że ten, że śmigłowce z
latają troszeczkę szybciej, no ale wiadomo, tam się nie tracę jakiś czas odbudowuje, trzeba używać, a luczowarem tego ukazuje cały czas do przodu. Tak więc za chwilę spotkamy się z drużyną. Kurde, boli mnie czasami fakt, że te rakiety jakby lecą, ale nie zawsze jak wiecie, lecą w powietrzu, bo nie wybuchną. Tak lecą, no ale wiecie, lecą i w tym momencie, co jest dość właśnie istotne, bo realnie rakiety też by tak robiły, zaczynają w tym momencie te rakiety popadać na glebę. I po prostu lecą wolniej, nie? Ale niestety, wiadomo, jak trafią w wodę, wybuchną, ale jak tak po prostu lecą ciągle w powietrzu, no to... Jak ja po prostu zniknę, nie mam. To jest dematowanie, kurde, nie? Z turbo jumpa. Wyjść, czy będzie cutscenka, dobra. Cutscenka! Okej. Yes! Well done! Good job! Brilliant plan, Annika. And it only derailed what, three times? Where is Sheldon? Nah, he's fine. He said he got delayed. He's on his way with his part of the loot. I say we don't wait for him. Let's get this over with. As agreed, we split it three ways. Rodriguez, sure you're not interested? No, I'm good. You guys will need it more than I do. Premium portable Bavarium shields, mass-produced and stable Bavarium isotope. Medician rebels will have good use of them. Sheldon wszystko zajebał, co nie? What the hell? That's it? I thought there would be hundreds of them. Oh, look. There is note here in this one. My apologies, friends. Agency orders. You can't have your average Joe getting his mitts on Bavarium shields. However, I know you truly appreciate that and do understand it was a very difficult decision on my part. Sincerely, your friend, Tom Sheldon. Well played, Texas. You son of a bitch. Ale jak on to tak szybko podmienił? Look, I do what I do best. I defend Uncle Sam's interests. You do what you do best, which is blow up bad guys and protect civilians. That's how it is. It's that, or we both should do something else. Well, it's not like I can do anything else. Neither can I. I don't really wanna either. Neither do I. You know, Sheldon, we're sitting here like a couple of regular guys. Let me tell you, you double-cross me like you've done to everyone else, and we're done. Czy to taka była pośrednia groźba do Sheldona, typu gościu, nie, jak mnie wykiwasz, to cię zajebie? I tak to trochę wyglądało. Jest iskierka! O, regaty full contact. Czy rigidity full contact. Okej, gdzie to się znajduje? Specjalnych oczywiście jest iskiereczka Edenu odblokowana. Tutaj jeszcze to zostało. Uwaga! Testowałem sobie podczas jednego wyzwania tę broń i no... No nie jestem zachwycony, no. Do kolekcji? Jak najbardziej chętnie to wezmę, żeby po prostu mieć. Ale raczej nie będę za często z tego korzystał. Średnio to było, jeśli chodzi o używanie. I zobaczmy właśnie, gdzie się znajdują te wyzwania.
A tutaj! Woli moc iskry, żeby zniszczyć nadpływające wrogie pojazdy. Najpierw zostań w powietrzu, ale uważaj na anteny pod napięciem. Okej, okay, zobaczmy a propos modów, ile tu jest. A, to jest jedyne wyzwanie! Dobra. Czyli mamy system chłodzący, dużo krótszy czas między strzałami, skraca czas ładowania, iskra może strzelać dłużej, iskra szybciej regeneruje amunicję i zwiększa szerokość kontrolowanej błyskawicy. Yes. To będę musiał bardzo szybko sobie wykonać. Ale dobra, w tym odcinku, ponieważ zajęło to mało czasu, zajmiemy się jeszcze właśnie tą oto misją fabularną. Co trzy głowy, to nie jedna. Po wnikliwej wiwisekcji każdej śrubki zagadkowego bawarowego czołgu, Dima stwierdza, że jest w stanie opracować urządzenie mogące niszczyć maszyny używające bawaru. Jednak wpierw potrzebuje więcej danych. Teo i Janika werbują Rigo do pomocy przy wykradzeniu potrzebnych informacji z pilnie strzeżonej rafinerii bawaru. Błagam, powiedzcie, że jeszcze to jest to miejsce, które mam oznaczone. Proszę. Powiedzcie, że to jest tamto miejsce. How's Mario doing? Oh, he's fine. Rico, kill me, please. He is just a baby. But he's a cute fine. One. Rico, kill me, please. Oh, Rico, very interesting. What's Zeno doing here? Oh, adequate IQ. Said he worked for Bavarian weaponizing before defecting. Diagnostics fascinating. Bavarium infused directly into armor plating. Renders immune to traditional ballistics, explosions, fire. Okay, so... Invincible tanks. What's the good news? I still don't know how to disable the shielding. How is that good news? Well, we do know many parts of this tank are manufactured at a nearby refinery. Okay, Dima, let's check it out. No, too dangerous. Tio can hack those systems. Oh, no. Tio is gonna fix this tank and then we are selling it. Having both the disease and the kill could be worth far more. Oh, you're thinking of developing a new weapon. That settles it. The three of us in a smash-and-grab job. Okay. We'll create a distraction, you take out the reinforcements, and then together we'll hit the refinery. Sounds like a plan. No, don't touch that! Have fun, you lunatic. Okay, no to dawaj. Gdzie mam lecieć? A jak w pobliskiej rafinerii, no to chyba jednak to nie będzie na Insula Striata. Here we go. When you get there, you'll find a little toy we left for you. We're gonna cause a subtle distraction. You just need to take out the militaries that respond. Got it? No, gdzie to jest? Kurka wodna! Wiedziałem! Jak mamy wywołać jak mam rozwalić pozostałe te, no to wolę chyba w czymś o wiele lepiej do tego się nadającym. Już wiadomo, iskiereczka też jest dobra. O ty, właśnie, granaty muszę uzupełnić. Pyk, amunicja przy okazji też. Dobra. Helikopter. No to jazda! Rico, feel like telling your old pal Sheldon what's going on? You seem to be making a lot of people nervous. Know anything about Dirovello's fancy tanks, Sheldon? I reckon I do, old top. Where do you think they come from? Your friendly neighborhood agency, of course. Black Hand paid a mighty penny for them. And what is the Black Hand? A mercenary group working for Dirovello. Big fellows, spooky voices, but
Bavarium shielded tanks, you know the drill. You see, the Black Hand have struck a deal with Di Ravello. They get some of the Bavarium, take two. It's a tangled web we do weave, amigo. Tak twierdzisz, Sheldon. No, come on, no nie, dlaczego muszę porzucić? Dobra, ale żeby się nie zniszczył, bo nie mam zamiaru tracić tego helikopterka. My go tak ładnie tutaj posadzimy na ziemi. O, to i niech sobie tutaj stoi na ewentualny ciąg dalszy podróży. My się na razie udamy tutaj. O, serio? Snajperka? Rico, how's it coming? I'm here. Ale to czekaj, właśnie. Ja nie muszę używać snajperki. Now. Ja mogę. No, bardzo subtelne to zamieszanie. No tak, chcę pocałować iskierkę. Za to. Right on cue. Time to see what you got, Rico. Take them out. Ach, jak miło. Poczujcie potęgę Zeusa! Sorry, myślałem z Mamici. Psyp, sorry! Swojego rozwaliłem, ale... To nic! Nic takiego! Jak idealnie w to wleci! Zajebiste! Boże, nie wyobrażam sobie używania tutaj snajperki, nie? Ja nie mam takiego celu, muszę specjalnie się na myszkę przerzucić, ale to... To jest czysta przyjemność! You can be our eye in the sky. This Bavarium refinery, what does it do? Extracts Bavarium from other rocks and metals. The result is a purer form of Bavarium that's easier to weaponize, though slightly less stable. Are there a lot of these refineries? A handful. We know the Bavarium used to make our capture tank came from this specific refinery. By analyzing the makeup of the few contaminated minerals, singling out traces of various minerals and comparing it to a geological map of Medici. Thanks, Tio. Widzę, że Rico niewiele z tego skumał, ale to nic. To nic. Ładnie chcę wylądować, by się nie zniszczył. Więc... Jezu, w ostatniej chwili! W ostatniej chwili zauważyłem, że śmigło zahaczy okutą cholerną kolumnę. Dobra, może też tutaj będzie ten. Może chociaż będzie tutaj. Checkpoint. That marks, Rico, you passed. Now head to the overlook of the refinery. No, niestety. You can be our eye in the sky. This Bavarium refinery, what does it do? Extracts Bavarium from other rocks and metals. The result is a purer form of Bavarium that's easier to weaponize, though slightly less stable. Are there a lot of these refineries? A handful. We know the Bavarium used to make our capture tank came from... Hey, are you two coming, or...? Hey, not everyone can fly, okay? Ja też nie latam. Ja się mówię.
Choć wiadomo, za pierwszym razem przyleciłem tu akurat śmigłowcem. Ty, ale właśnie, może go tak na przyszłość już tutaj zrzucę. Kurde, za 13 minut dopiero. Dobra, to nie wiem, no to... Pustułkę tutaj sobie. Let's have a little fun. Hit the control box, it should raise the gate. I can see the smug look on your face from here. What smug look? Get over yourself, Rodriguez. No się też dziwo, co ci chodzi. Jaki uśmieszek. Nie pokładam potęgą piorunu w Zerusa! Jezu, to mi się nie zwróci, jak będę trzymał tę iskierkę. No, come on. Teraz co, bronimy? Co nie? Cover me! I'll start downloading the files. Hurry up! Anakin, I'm in the... Damn it! Another firewall! Very advanced encryption. This is going to take a little longer. Glad you're impressed, but we're not gonna last long here. Z tym wytrzymać nie bardzo długo. I'm almost there. These security protocols are incredibly robust. Don't care. Ej, serio, rozwaliłem tego śmigłowca? Come on. Czyłem się oszukany. Finished. Let's go. There's a chopper in the hangar. Get to it. I'll cover you. O Boże, dlatego nie mogę go zniszczyć. Jakby mi się nie uciec. Pushing forward, Rico. Cover us. No problemu. Tam, a długo nie przyjdą. Alright, let's move forward. Cover us, Rico. I zaraz mam się na myszkę przerzucę, kurde, z tym celowaniem. Rico, cover us. Już, mycha w dłoń, jazda. Get our backs, Rico! Że ta gałka w kurde. This pit is huge! Moving up, Rico! Cover up! Taki plus grania na kurde... na tym, na kompie, nie? Na samym Look out! There's more of them! Rico, we gotta press forward! Give us some cover! Z tym, wiadomo, sam strzał, samo strzelanie ze snajperki też jest okej, okay, nie? Tylko, że wiadomo, snajperka ma ma amunicję, którą trzeba by na bieżąco przeładowywać. Jak ciekawe się, co jest za snajperka w ogóle? A, ten Archangel. 6 pocisków i tyle. Nie, zostajemy przy tym. To chodźcie do mnie, nie? Przykro mi! Muszę to zrobić! Okay, get us out of here, Tio. Rico, come on us! Na glebie czy w powietrzu? No, pokaż. Gdzie są typiarze? Kto chce dostać iskierką? ten, a nie czekaj, to nie on. To nie wróg. To był swój. Chociaż tak, może nie swój, ale był to zwykły mieszkaniec z Medici, który nie jest moim wrogiem. We're in the clear. Nie zasługuje na strzał. Almost in the clear. RPG pilot, take them out! Jeff. You say that like I've never done this before. Get those guys, Rico! Zrobione!
że ruszać tutaj nie muszę, bo ona sama i tak fajnie. Ona sama tak fajnie leci, czy Teo, bo nie wiem, co steruje, czy Teo, czy Anika. Nic nie muszę robić w ogóle. Tylko trzymam namierzanie, bo oni sami potem sterują tą błyskawicą. Some more enemies incoming! Gdzie? I'm surprised we're still alive. Ja nie. Your hacking skills, I'm surprised too. Oh, you punch! Oh, I might forget you down there, and not abruptly. Now, boys. Not bad, Rico. Not bad. That's it. Ciężkie moje rozpierdolenie teraz. Po dwukroć. O, to jest śmigłowiec. Dzień dobry. Thanks, Rico. We're clear. We'll get this info to Dima. Stay out of trouble. No i pięknie. A tam jeszcze w ogóle rakietnica leciała. Znaczy, ostrzeliwała bateria z przejętej przeze mnie miejscówki. This seems like a safe spot. No i pięknie. To jazda, moi drodzy. Okidoki, zobaczmy w takim razie, jak to wygląda tutaj z questami. Tutaj mamy następny. Długa i niebezpieczna droga. Okej, okay, to tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. Ja w takim razie lecę po pierwsze zgarnąć tutaj wszystkie te dzienniki z tych stacji oraz z tej głównej, chociaż tu widzę, niestety będę musiał się dostać w sposób no, tradycyjny. Ale też przede wszystkim lecę wykonać to oto wyzwanie, aby mieć w pełni ulepszoną iskiereczkę. No ale tego już będę wykonywał bez was, bo wiadomo. Niestety, ale wyzwania to nie jest coś, co warto robić na odcinkach. To wiec ode mnie. Póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Just Cause 3. Cześć!